Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek z Wiedźmina na moim kanale. Zabierliśmy strażnika, golema. I że tak powiem, skończyliśmy tutaj, idziemy dalej. Muszę zrobić jeszcze jedną sefirę. Też wie, że muszę... Dobra. Też wie, że muszę... W porządku, to jaką ja mam sefirę, żeby od razu ją... Tam... Ogarnąć. Mam dwie. Hiperatki i net. Dobra. Dobra, tego nie będę mógł. Nech. Da, to to. Idziemy do tego. Razu. Chyba tędy damy radę. O jest. Tiperat, ale ten Tiperat to teraz nie będę mógł, nie? Będę mógł. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Ano, działają, działają. I to będzie po drugiej stronie, nie? To będzie koło tego. No właśnie. Może pójść naokoło. No, jeszcze dodam do tego, że no, że tak powiem, dodałem wam, znaczy tam w opisie, nie, filmu, czy mój mikrofon dobrze działa, wszystko jest fajnie, nie, ale no, jeszcze nikt nie odpisał, Sefira połączyła się z obeliskiem. Prosiłbym was, widać stare zaklęcia wciąż o to, działają. Żebyście, wiecie, napisali. Co zdobyć? Dobra. Ale same czerwone. Idziemy sobie. Będę chyba dał radę, nie? Dam radę. Bo mi się wydaje, że teraz mój mikrofon działa prawidłowo, tak jak powinien. Ale potrzebuję waszej opinii, waszej odpowiedzi co do tego. Pijem je, jak zwykle. I wiecie, o co mi chodzi, nie? No Geralt, co ty wrobisz, powiedz mi? A prawym. Ja kliknąłem Q niepotrzebnie. Q pomaga, raczej Queen pomaga, no. Z 20 decybeli dałem na 10 decybeli i teraz mikrofon nie powinien tak szarpać, taki głośny być, więc powinno być naprawdę spoko. Jeszcze napiszcie swoją opinię napiszcie na ten temat jeszcze. Dajcie tam znać. No. Pewnie do Kraksteina musimy iść lub do kogoś innego tam. Czyżby nowy klient? Tak, nowy klient. Co? Przewieź czas to... Czas to pieniądz, ja wiem, że czas to pieniądz, człowieku. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Tak, płyńmy. Mijam, nie ma co patrzeć na to ciągle. No, dawaj, dawaj, dawaj. Jacyś chętni na broń? No dobra pogoda jest, nie? Niby. Nic nie masz do powiedzenia. Bywaj. To ja też nie. Chyba sobie uzupełnimy eliksiry, mi się wydaje. Chcesz pociupciać? W poprzednim odcinku trochę fejla załapałem, bo za mało atakowałem tego strażnika golema, jak to pioruny go miały zabić, nie? Więc dopiero ogarnąłem później. Zdarza się, że jak się dłużej już nie gra, ma przerwę, to takie jest. No. Wiadomo o co chodzi. Tutaj? To detektywa. No, a raczej pseudo. Trochę musi to robić.
Prawie nigdy nie podejrzewałem Raymonda, że mógłby... No właśnie. A możesz to zabrać? O, wciąga. Prosta dedukcja. Wciąga i to dużo. Prosta dedukcja, mówisz. W porządku. Jesteś wreszcie. Ano jestem. Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z Baraniną. Mam na to niezbite dowody. Jasne, ci o co znowu chodzi? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt, przygotuj się. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Pomyślimy. Tak? Chciałem spytać o dowódcę Gwardii Królewskiej, tego twardziela. Widziałem go jakiś czas temu na mieście. Był zajęty kopaniem jakichś pederastów czy innych zboczeńców. Jak to? Tak to. Wszyscy w mieście wiedzą, że dowódca Gwardii nienawidzi wszelakich dewiantów. A w szczególności ciot. Rzeczywiście wszyscy wiedzą. Tak? Bywaj. Nie, gotowy na razie jeszcze nie jestem. No dobra. Wiem, że muszę iść w uniki i na wytrzymałość, zręczność, siłę. Na razie bym te ataki silne takie tam zostawił w spokoju, bo to mi jak na razie nie będzie potrzebne. Muszę bardziej oszczędzać. Jest to bardzo potrzebne ciągle, ale trzeba coś wybrać. A ja wybieram, że tak powiem, pierw wytrzymałość jakąś, nie? Zawsze służy radą. Żeby mi nie skraszowało gry, bo tutaj lubi kraszować. Nawet oryginalną grę, że tak powiem, z GOGA. Pani, chodź tu tutaj. Co podaj? Tak, mam alkohole. Mam dość tych alkoholi. Ja potrzebuję mocny alkohol. Gdzie mocny? Mocny. To jest mocny alkohol? Dawaj mi go tutaj. Żołnierski Bimber, mocny alkohol. Też go bierz. Tyle? Dobra, dzięki bardzo. Zoltan? Dodajmy. On wali śmiało. Po bliżej nie ma słowa. Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. Wróciłem. To ja, Munro. Uchodźcy podczas wojny. Pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na nie pewno pamiętam, wiesz. Amnezję. Jak życie? Nie narzek. To spoko. Jasne. Można? Można. Zagra. Ja? Kiedy? To gramy, kurde, od zaraz. Tobą nie grałem, wiesz? Zderzenie o kasy. Może mi się poszczęści. Nie będę dawał kasy w ogóle. Nie, nie poszczęściło się. Nie ma żadnej pary. On ma szósteczkę, nie daje. Rzucimy, zostawmy piątkę i szóstkę. Poszczęści się czy nie? Nie, nie poszczęści się. Tylko z piąteczką się poszczęściło i z trójeczką. A on? Grałem, bo miał trójkę, że tak powiem, szóstek. Piątka, dwójka. Dwójka, a on co? Piątka i czwórki. Jestem w dupie, że tak powiem. Dwójkę przerzucam z jedynką. No piątka. Ale i tak przegrałem. No. Jeszcze raz. Co? O, dziesiątka. Za dużo nie będę obstawiał. Trzy szóstki, jedynka i dwójkę do przerzucenia. Dawaj. No nie mam pary, przegrałem tą rundę.
Dajemy następną. Nie, nie obstawiam, nie mam kasy. Czy te... To teraz można powiedzieć, że wygrałem. Chyba. Bo same dwójeczki, nie? Dwójeczki, no. Ciekawe jak ta gra... No, już powinienem wygrać. Nie wiem jak to ogarnię. Jak mogłem przegrać, jak miałem tyle tych? Nie ogarniam jeszcze tej gry, zauważyłem. Jak zwykle dałem dupy drugi raz. Przerzućmy te dwa. Piątkę zostawmy. No, do 3 razy sztuka. Pewnie teraz znowu przegram. No nie poszczęściły się w ogóle kości. On ma... Wszystkie pary, przegrałem. Zobaczymy. Dobra, przegrałem. Nie walczę z nim, już nie ma sensu. Chyba cheater, nie? Dwójka, jedynka do przerzucenia. Co? Wygram? Wygrałem. Dobra. Lecimy do ogniska, zrobimy sobie eliksiry. I zdaje mi się, że to jest dobry moment pójść. Muszę zdobyć jeszcze jedną sefirę. Ja nie mam sefiry jeszcze jednej? To skąd miałam mieć tą sefirę? To może mieć wszystkie sefiry. To może mieć ostatnią sefirę. No co wiesz? Nie mów, tylko rób to. O w mordę, Jerzy. Z inteligencją. Spoko, tu jest tego odporność. Unik plus. Zajebać to, idziemy tutaj. Czy ile ja mam tych eliksirów? To jest jedna jaskółka tylko? Ja mam już alkohol, nie? Świetnie! Uhu. Gościu chyba na haju. Nie wiem. Albo po prostu pierdolnięty. Wynoszę się stąd. Aha. Co? Także tego idę chyba już na tego, na bagna. Ale ostatnia sefira, kto miał tą ostatnią sefirę? Kurwa. Bo ja nie wiem, kurde, nie pamiętam.
cóż to? Społeczeństwo uczyniło mnie tym, kim jestem. Może on ma, że tak powiem. Azarzawat. Nie, no, na pewno on ma. Tak? Jestem gotów zająć się baraniną. Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię salamandry. Zabij go. To nie będzie łatwe. No, ja nie mogę zabijać baraniny. Muszę pomóc baraninie i on pomoże mi. Więc... Więc wiecie, jak jest. Gdzie mnie pogrzebią, kiedy umrę? Idę do baraniny, pogadać. Bo zabijać bym go nie chciał, nie mam po co. On mi je zagraża tutaj. Muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. O co chodzi? No dobra, właś. Ranina. Czego? Rozpracowałem Javeda. Świetnie. Zaraz skrzyknę ekipę. Moi chłopcy aż się palą, żeby nie, komuś nie pokonałem go. Zaczekaj. Wolałbym, żebyś zginął. Geralt, czy od tych rewelacji nie pomieszało ci się w głowie? Wysłuchaj mnie. Javed zamordował Raymonda. Podszywa się teraz pod niego za pomocą zaklęcia iluzji. Próbował mną manipulować, żebym cię zabił. Byłoby mu to bardzo na rękę. Powiem mu, że cię sprzątnąłem. Musisz jednak pozostać w ukryciu, nie wychylać się przez jakiś czas. Jeśli twoi chłopcy spróbują go zaatakować, po prostu zwieje. Dobrze. Niech tak będzie. Zyskasz element zaskoczenia, ale w dalszym ciągu będziesz musiał sam zmierzyć się z potężnym magiem. Pogadam z Kalksteinem, może wymyśli coś pożytecznego. Aha. Dobra robota, wilku. Rozgryzłem salama. Słuch. Jeszcze... Tu powiedziałem, więc nie ma co. Nie mam kasy, powinienem, kurde, coś zarobić. Coś. Idę do Kalksteina. Żeby coś się działo w tym odcinku wreszcie, nie? No, ciekawe. Zatrzymaliście szarże czarny. Ponoć, bucior. Te zadania coś źle pokazują. Ty masz dla mnie. Coś, co skorzystam na pewno. Na razie nic ciekawego. Aha, nic. Bywaj. Miałem z Kalksteinem pogadać ponoć. No dobra. Czyli nic ciekawego. Ciekawe, ciekawe. Pójdźmy do niego z powrotem. No ciekawe, kurde. Już go tutaj nie ma? Jest. Nie widziałem go. Tak? Mam dobrą wiadomość. Ucieszysz się, Raymondzie. Zabiłeś baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Aha. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc. Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak.
Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnicę potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte. Jak konkretnie? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży. Ale będzie ciężko. Częścią klucza. A ma ostatni, więc dobrze myślałem. Ale to będzie ciężka walka, na maksa ciężka walka, to nie będzie łatwe. Jakie nie mam pieniędzy. No i to będzie masakra. Czy te... Puszczyk... Wypiję na pewno, kurde, jaskółkę grąby się też przydą. Nie wiem, czy iść od razu tam. Bo ta walka będzie masakrycznie ciężka. Dobra, pójdziemy tam od razu. Bez pieprzenia, bezsensownego. Chcesz pociupciać? Raczej, że tak. Może po pracy? To niepoważne. To niepoważne. Przewieźć tak, ten... Jesteś... Tak, jestem gotowy. Nie ma co czekać. Super. Ale nie... Czyżby nowy klient? Ale będzie ciężko. Będzie naprawdę masakrycznie ciężko. To nie będzie łatwa walka. Będzie ciężka walka. To jest... Sefira Kedhar. Ta Sefira jest... Gdzie? Dlaczego tu mam wykrzyknik? Nie wiem, dlaczego mam wykrzykniki przy tym. Wspaniała, to mi się podoba. Super, glina. Glina będzie, co nie, chłopaki? Co? Co mi tutaj pokazujesz? Po co mi ten wykrzyknik, co? Nie ma co. Dobra, poszukajmy. Wybieram misję. Trzeba tam pobiegnąć, by był spokój. Tylko nie chce mi znaleźć tamtego... I to jest.
Ciekawe. Dlaczego czerwone atakują? Dobra. Jest raz, zaczynam kolejny odcinek. Ja wam dziękuję. W tym odcinku 25 minut to jest naprawdę wystarczająco. Ja wam dziękuję. Oceniajcie jak chcecie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć.